Cześć, z tej strony Boss. Zapraszam na kolejny odcinek serii Mafia 2 edycji ostateczną, w którym zaczynamy w środku akcji, zaraz po zakończeniu działań związanych z panem Wongiem. Teraz muszę przeczekać. Nie wiem, czy jak przeczekam, to oni się zawiną stąd, czy o co chodzi, bo wątpię, żebym był w stanie w ogóle wychylić stąd głowę, bo oni mnie rozstrzelają. No, czemu chcę, żebym zorganizował jakieś auto, ale... No nie ma szans, żebym zorganizował jakąś kurę. Po prawej sami widzicie, ile jest policjantów. Chyba, że po prostu ich ostrzelać, to mi dadzą spokój. O, bez ostrzeżenia będą do mnie strzelać. To chyba tak nie miało wyglądać. Dobra, uciekajmy, bierzemy radiowóz i lecimy stąd. Nie, nie, rozbij szyby, rozbij szyby. Ogranicznika prędkości oczywiście nie włączam, bo to się mija z celem. Teraz musimy uciec przed policją. Ja pierdzielę, jeszcze muszę pchać ten głupi samochód. Cały czas jesteśmy wanted. Nie ma szans, dobra. Chodzimy do innej fury, może to skróci czas oczekiwania, albo po prostu stracimy, bo cały czas jesteśmy ścigani. Musiałbym się przebrać. Ale w sumie... Teraz nie wiem, bo tu jest policjant, stoi na rogu. Nawet jedzie radiowóz, dobra. Musiałbym uciec szybko w miarę... Kurde. Zauważyli mnie. Dobra, trzeba uciec jakoś tam. Aha, ten samochód jest poszukiwany przez policję, okej. Czyli teraz oprócz tego, że muszę zgubić policję, to zmienić też środek lokomocji niestety. W tą uliczkę wjadę, może się nie zorientują. Dobra, jeden radiowóz przejechał, drugi też, jedzie trzeci. Okej, trzeci jedzie tu górą, to się z zawinklem skitram. Dobra. Więc oprócz tego, że jest auto poszukiwane, to jestem też ja poszukiwany. Muszę z Joe'em tutaj się... Gdzie on biegnie w ogóle? Chodź tutaj. Dobra, te wazy się kręcą. Dobra, za rogiem. Okej, kod green, czyli jesteśmy w miarę bezpieczni. Muszę się przebrać, gdzie tu jest? Okej. Ulica w sumie do przejścia została. Muszę jakiś środek lokomocji. O, dobra, tak, taksówkę ukradnę. Get out of there. Szybko się przebiorę i będzie można bezpiecznie jechać do mieszkania Joe'ego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, kupimy coś. Pierwsze co, kupujemy ubranie i jest ok. Dobra, teraz można spokojnie wracać do mieszkania. Ogranicznik prędkości, żeby teraz w jakiś głupi sposób nie zwracać na siebie uwagi policji. Jak widzicie, już nie pojawi mi się ikona ścigania na radarze, jak mijam policję.
Czyli wystarczyło zmienić samochód i się przebrać, żeby zmylić organy ścigania. A teraz zobaczymy, jak to się rozwinie sytuacja w tym zadaniu. To jest rozdział 13 cały czas. 62% gry. Podejrzewam, że z jakieś 4% może udało się zrobić tym zadaniem, tą misją. Zobaczymy. This deal was a total fucking disaster. Tell me about it. Henry's dead. We don't have Bruno's money. We killed half the Toms. And if they think Carlo sent us, it'll mean war. We're fucked. Yeah. And if Carlo finds out we got him into this mess... What if Henry really was a rat? No fucking way. Don't even say that. Look, first let's get the money for Bruno. That'll fix at least one problem. But I'm done for today. I need a drink. Call you in the morning. We'll figure this shit out. All right. Okay, I'll see you later. And Vito, be careful. Do nieba. Który to już jest rok? Cały czas jest 51. Bohatera pierwszej części mafii zabiliśmy w 52. O, dobra. Stoję już na ziemi? Stoję. I lecimy z rozdziałem 14. Czyżby to odzwonił Joe? Vito, you ready? Does it sound like I'm ready? You just woke me up. So get the fuck up. We don't get the money for Bruno today. We're fucked. Where the hell are we gonna get our hands on 55 grand, huh? I don't know. We sure as hell ain't gonna find her laying around in bed. I got something for starters. A job from Eddie with a big payout. No shit. Yeah, I'll pick you up in a few minutes. So get dressed, grab a gun, and wait for me outside. I'll tell you more in the car. This better not be one of your brilliant ideas, Joe. Hey, I'm not in the mood. Sorry. I didn't mean to snap at you. I'm still half asleep over here. Yeah, whatever. So you in or not? Sure, why not? How long till you get here? I'm calling from the gun shop around the corner. I'll be at your place in a minute. All right, I'll wait for you out back. I'll see you soon. Dobra, to trzeba się ubrać. Bierzemy garniturek i lecimy na robotę. Dla Ediego tym razem. Okej, Joe już czeka. No to lecimy, zobaczymy, co ma nam do powiedzenia. I co to za robota. Hey, what's with the fancy wheels? Eddie gave it to us just for this job. Nice, eh? You drive. My head's still pounding from last night. We're going to Greenfield. Guess you hit the sauce pretty hard too, huh? Yeah, I couldn't sleep either. Nothing a bottle of scotch couldn't fix, though. Head over to Greenfield. Okay, jedziemy do Greenfield, na Oak Street w Greenfield. Aha, nie rozbijając samochodu, dobra. Can you tell me what this is all about? We're just gonna drive there, pop some guy and drive away. Should be a piece of cake. Czyli muszę uważać na samochód. Eddie said it's a favor for some family from another city. Unfinished business. He gave me this envelope with all the instructions. Said it's gotta be clean and it's gotta be done today. Why the hell doesn't the other family just do it themselves? Eddie said they've been looking for this guy for a while and they just found him. They're afraid that if it ain't done right away, the guy's gonna disappear again. Here's a picture of him. What'd this guy do? Says here he ratted his family out to the feds. Guy's got it coming to him then. But wait a minute. If he cooperated with the feds, that means he was under protection, right? What if he still is? Even if he is, we're getting paid a few grand for the job. So it's more than worth the risk. If you say so. Hey, we need every penny we can get right now, right? So after we finish this job, we'll split up and look for other work. All right. Says here they want us to give him a message before we do it. Here it is. Okay, got it. Hey, if you see Eddie later, not a word about yesterday. We was never there. Last chink we saw was delivering egg foo young. You get it? Yeah, what do you think I am? Some kind of retard? Jury's still out on that one, pal. Just making sure you don't slip up, that's all. Okay, czyli rozumiem, że całkiem prawdopodobne, że to będzie teraz to zadanie związane z zabiciem bohatera pierwszej części gry, bo teraz pozbywamy się donosicieli z pierwszej części gry. Znaczy nie wiem, czy to akurat chodzi o niego, o Tonego Angelo, Tomasa Angelo. Ale gościu jest świadkiem koronnym
I nie wiem, czy właśnie tym autem nie podjechaliśmy w sumie w filmie kończącym pierwszą część mafii, żeby sprzątnąć bohatera pierwszej części gry. I całkiem możliwe właśnie, że teraz się to wyjaśni, chociaż z tego, co pamiętam z pierwszej części, no to my podjechaliśmy pod jego dom w 52 roku, a tutaj cały czas jest akcja we wrześniu 51, czyli nie wiem, jakieś takie nieścisłości są. Albo ja źle pamiętam, bo też tak może być. Ale zobaczymy. Nie no, jestem prawie pewien, że po prostu jedziemy teraz do Tomasa Angelo, żeby go sprzątnąć i jeszcze mamy przekazać mu wiadomość zapisaną w kopercie. I pewnie tą wiadomością zapisaną w kopercie będzie to, że jest to zemsta rodziny Morello. Bo też była informacja od Joe'ego, że to jest zlecenie po prostu dla rodziny spoza miasta. A że akcja gry Mafia 2 rozgrywa się w Empire Bay, a pierwsza część rozgrywała się w Lost Heaven, no to wszystko by się w sumie układało w logiczną całość. No ale zaraz zobaczymy, czy to faktycznie będzie Tomas Angelo. Remember what you gotta say? Yeah. All right. Here we go then. I on kosił trawę. O, to jest to chyba. Mr. Angelo? Yes? Mr. Salieri sends his regards. Like I said, he's a piece of... Oh, teraz muszę uciekać. A myślałem, że nie uszkodzić samochodu. Czyli jeden był kryty, ranny cały czas. Kurde, muszę się znowu przebrać. Pewnie do pie... About the money. Hey, I almost forgot. Eddie paid me in advance, so here's your share. Dobra, $3,000 zgarnęliśmy za tą robotę, to cały czas mało, bo musimy zwrócić temu nie Brunowi. No, temu co wisimy to $50,000. Cały czas jesteśmy dłużni. Hey, keep it on the road! Dobra, muszę zmienić samochód. Bo ten też jest już ścigany przez policję. Włączam ogranicznik. O, dobra, jeszcze policja idzie. Najbliższy w sumie sklep odzieżowy jest tak na wprost. Jakby tego muru nie było, to można by było przejechać przez te góry. Ale niestety nie ma szans. Dobra, trzeba zgubić policję całkowicie. No i to właśnie był ten motyw z Tomasem Angelo. I mówiłem, że właśnie informacja, jaką mieli mu przekazać, to, że pozdrowienia od rodziny Morello, czyli bohaterów pierwszej części mafii. Ej, dobra, idziemy się przebrać tutaj do sklepu. Back me up, Vito. Only the finest is true. Is that the fucking best you got? Oh, don't you're hurt in trouble. Don't hurt me. Co ten debil zrobił? Czy on właśnie zastrzelił Irlandczyków jakiś? I jeszcze policjant biegnie. Come on, show yourself.
Drop it. We got a homicide here. Suspect is armed. Copy that. Dobra, siadaj i uciekamy z nogi. Dobra, no to chyba będę musiał poszukać innego sklepu odzieżowego. Jak mi się uda w ogóle uciec przed policją i znowu będę musiał zmienić samochód. Tego się nie spodziewałem, że Joe taki numer odwali. Dobra, biorę to auto. Szkoda, że nie można wydawać mu rozkazu, bo kazałby mu zostać w sumie w aucie. Dobra, została ostatnia nadzieja tutaj na pobliski sklep odzieżowy. Mam nadzieję, że mu znowu nic nie odbije i nie zacznie strzelać do klientów tego sklepu. Dobra, tu jeszcze jest policjant, jeszcze jest radiowóz, przy okazji na światłach stoi, niedobrze. Okej. Ja nie wiem, czy to nie jest ten sklep, z którego przed chwilą uciekliśmy. Dobra, dawaj mi szybko, kupuję ubranie i lecimy. No bo to nie ma sensu, żeby tutaj czekać na Joe'ego, nie wiem co mu odwaliło, ale strzela do wszystkich w sumie po drodze. Sytuacja się uspokoiła i lecimy do miejsca misji. A jaka jest kolejna misja? Zawieźć Joe'ego do Kingston. Ok, czyli muszę odwieźć go na chatę albo do jakiegoś baru. Myślałem, że będę miał kolejne zlecenie na jakiegoś gościa, bo 3000 dolarów to nie rozwiązuje sytuacji. Hey, you just went through a red light. Bo zarobiliśmy na tej robocie 3000, z Joe'em w sumie 6. A jesteśmy dłużni 50 albo 55, jakoś tak. Czyli jeszcze trochę brakuje. All right. Good luck getting your hair for the money. Come by my place when you're done. Okay. I'll see you later. Dobra, czyli teraz musimy jechać do Dereka i zobaczyć, czy ma dla nas jakąś robotę dodatkową. No, zobaczymy. Z ciekawości już rzucę okiem na statystyki. 67% gry za nami, czyli jeszcze zostały 33%. Wykonaliśmy w sumie w ciągu dwóch odcinków dwa zadania, czyli 5% gry. No to tak jedno zadanie to jest 2,5%, czyli jeszcze trochę jednak zadań tych przed nami zostało. To podejrzewam, że Mafia 2 będzie pewnie miała około 30 odcinków. Czyli o 10 więcej niż pierwsza część, ale to są takie moje przypuszczenia. Ja zobaczymy, jak to się rozwinie, bo wiadomo, że misja nierówna. I czasami może zdarzyć się tak, że jedna misja się rozłoży na 3 odcinki, nie na 2 albo nie na 1. Akurat teraz trafiamy na takie dosyć szybkie misje. Także zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno są bardziej skomplikowane i dużo więcej strzelanin w nich jest. Tych ostatnich.
Czekaj, gdzie w ogóle mam jechać? Aha, do samego portu. Sytuacja z Thomasem Angelo została wyjaśniona, czyli już takie chyba powiązania do i nawiązania do pierwszej części Mafii zostały ucięte. Nie wiem, czy w ogóle w Mafii 3 będą jakieś powiązania z Mafią 2, z jedynką, choć wątpię, żeby było, bo jednak trzecia część Mafii chyba już się rozgrywa w latach 70. Także chyba to zbyt takie odległe czasy między sobą, między pierwszą a trzecią Mafią. No ale zobaczymy. Możliwe, że zobaczymy bohaterów drugiej części Mafii. Trzeciej. Ale to też nie jestem pewien. Nigdy też nie grałem w Mafię 3, także zobaczę, jak to będzie wyglądało. A dobra, Derek. Już zapomniałem, że Derek to ten gość z portów. For coming by. I knew I could count on you. What for? Frank's organizing a sit-down with the other bosses, and he took almost all my guys as bodyguards. So I don't have nobody around to handle this here job for me. Derek, these guys still don't want to work. What? Why? Because of that deadbeat you fired. Hey. Shit. Well, Vito, that other thing will have to wait. Can you help us out here with this first? What's happening? Well, this deadbeat didn't come to work for a whole week, pretending he was sick. Total bullshit. So I fired his ass. Anyway, some of his buddies are upset, and they're threatening to strike. All I gotta do is show up with a few guys who look like they mean business. That'll scare them, and they'll forget all about it. I give you $1,000. Are you in? All right. I ain't gonna say no to that kind of money. All right. All you need to do is stand behind me and look tough. Right, Steve? We'll see. No, czyli to nie koniec misji. No to zobaczymy, co tam Derek nagada tym związkowcom. O. Jak wyglądają związkowcy? Z brońmi. These fucking guys really think who the fuck they are. This ain't the first time I have problems with them, you know. You know how many of them there is? 3, 4, 10. How the fuck should I know? Does it matter? Oh, no, it's just that. What are we gonna do to him? All depends on how the labor negotiations go. Just let me do all the talking. I don't need just opening your mouths and proving how stonages are. So, what's the problem here, fellas? We want you to give Big John his job back. It's me that decides who gets hired and fired around here. And I say he's fired. All we're asking is for you to hire him back. He's got a family. He needs a job. I've made my decision. See, I told ya! Easy does it, Vinny. We want to do this Easy. Peacefully. We bust our asses day in and day out for this fat fuck. And if anything ever happens to us, he'll screw us over Lower just like your he voice did John. Now, young man. I don't want to hear another word about that fucking deadbeat. Who are you calling a deadbeat? A crate fell on the poor guy while he was working. For you, broke both his damn hands. Well, that's his fucking problem, not mine. And I suggest you just get back to work before somebody else's hands get you broken. You goddamn bastard! You fellas are really starting to piss me off. There's no need for violence. Please, put it down. You don't want no trouble. It don't look that way to me. Right now, looks like you got big trouble, don't you? Now, if you all don't want to start looking for new jobs, you'll be back to work in the next 10 minutes. You see, Vito, all they do is bitch and moan. Vito? You're Skeletor's boy, ain't you? Ah, your dad used to talk about you all the time. You look just like him. But what are you doing working for this bastard? After what he did to your old Shut man? Shut your fucking mouth, right now. Don't listen to him, Vito. He's full of shit. Come on, let's go. Full of shit, huh? That bastard killed your father, Vito. What? They're just trying to get under your skin. Derek,
Hey, stop pointing that gun at me. Why don't you ask him how your dad drowned that night? We seen him take a walk with Steve. And then Steve come back alone. And all wet. Stop pointing that thing at me. What the hell happened with my father, Derek? You nuts or what? Who are you gonna trust, me or these now unemployed losers? We've known each other for a long time, Vito. Think of all the things. You all wet, Steve. You dive in and try to save him? Because he wouldn't stay underwater. Come on, shut! Vito, you swore an oath. I was there. Our loyalty to the family is greater than to our own families. Tell that to my mother. Should I kill him? No, not here. We'll settle things with him later. You disappoint me, Vito. You really do. I'm gonna do a hell of a lot more than disappoint you, Derek. Your dad. Not right now. I gotta get that fuck before he runs away. Time to teach that fat fuck a lesson. Vinny, where'd you get that? Doesn't matter. Okay, the odds are even. Now let's teach that fat fuck a lesson. Okay, no to w kolejnym odcinku wiecie co będziemy robić. Będziemy gonić Dereka, a w tym dziękuję wam za uwagę. No i widzimy się już jutro. Na razie. Cześć.